de sua companhia! Jakoje bogatki, biedny daje! Bierze 8%. Tak wam się wydaje. Ratuję piękne damy, panowie. Hurra! Balecik. Siedział Amerykaniec, który przyjechał do placówki, która zleciła tutaj zrobienie tego dubbingu. Notabene. Naprawdę. Polska wersja jest fajniejsza od amerykańskiej. Na serio. To moja królewna! Znajdź sobie własną! O, proszę, potworze! Nie widzisz, że jestem trochę zajęty? Co? Robin Hood obcałowuje Fionę i coś po amerykańsku mówił, nie pamiętam oczywiście co, ale po polsku miał powiedzieć Roman. O czym Aśka do mnie podeszła z takim uśmiechem, mówi, tylko... Nie można przeklinać? Nie, nie, może, dobra, okej. Okay. Tylko... Nie mów, że to jest tylko imię, bo ten Amerykaniec ma nie wiedzieć, że to jest imię. On ma sobie myśli, że to jest wszystko tak jak normalnie w oryginale. Kiedy ogra widzę, który damę złapał, myślę sobie, że to źle. To źle, to źle, to źle. Wielkie bydle zamiar ma kochać piękną, a więc ja wściekam się. O tak, my chcemy z tobą też. Biorę ostrze więc i utoczę tobie krzyż. Spójrz się, chłopcy, tu on nie będzie zaraz się. Rany, ale palant. Ja to zawsze chciałem grać królewicza. zawsze mi się wydawało, że przecież mogę być królewiczem. Ale nie wiem, dlaczego zawsze mnie obsadzają albo na przykład w takich rolach, albo na przykład w jakichś takich, albo, nie wiem, tak, że mi się zdarł tak porządnie. Jak się tak zedrę porządnie, to wtedy jest dobrze. Ta-ta-ta. Śni mu się, że jest ninżą? I to co gorsza z gołą klatą. Ta-ta-ta. Słuchaj, Rico, tak w skrócie, to wcale nie buduje napięcia. Jeśli już, to jest ten, irytujące. Byłeś Rico! Naprawdę, jak Rico robi! Cały czas żyga, wymiotuje, wyciąga te bomby i tak dalej, i tak dalej. No to jak przychodziłem na przykład na nagrania, to brałem tekst i słyszałem zawsze od reżysera, nie, po co ci to, no, reakcję masz. Poradzicie sobie? I po co ja niemądry pytam? Któregoś pięknego dnia przyszedłem i zostawiłem tekst, oczywiście przyzwyczajony, że po co mi tekst, znowu będziemy żygać, tak? A nie, dzisiaj bierzesz tekst. Dzisiaj intelektualnie się Rico rozwija. Ale jeszcze, a propos Rica. Kiedyś była taka scena chyba 3-minutowego, przepraszam najmocniej wszystkich, żygania. I 3 minuty ta scena trwała. Dlatego właśnie Rico jest wyjątkowy. Ustala własne zasady. Po 1,5 minuty powiedziałem stop! Nie, no, nie mogę! Chwileczkę! Bo naprawdę się to stanie. I to będzie już teraz na serio. Musiałem sobie zrobić chwilę przerwy, bo nie dałem rady. Bardzo wymagająca rola. Uwaga! Z drogi śledzie, bo król jedzie! Ares, uważaj! O, Hermesie! Jakie śliczne! Czy ja wiem, to aranżacja Orfeusza? Ja się nie znam na kompozycji. O rany! Ale to było dawno temu. A powiem ci tak, z Herkulesem to było śmiesznie. Boskie przyjęcie. Nie widziałem tyle miłości od czasu, gdy Narcyz odkrył sam siebie. Moje dziecko włączyło telewizor z bajkami i właśnie leciał Herkules. I ja patrzę i sobie myślę tak, znam tę bajkę. I znam tę bajkę z autopsji. I sobie myślę... Ja w tym grałem. Hefajstos został pojmany, mój panie. Wszyscy są już pojmani. Ja jestem pojmany. Ej, uwaga, okularki. I nagle sobie słucham tego i sobie myślę, o rany, ja miałem zupełnie inny głos. Ale kto to? To ja na serio jestem? Wyższy zupełnie, ale inne diapazony. I mówię do córeczki, ty, Wercia, to ja jestem. Przecież popatrzyła na mnie. No gdzie ty? Można już robić zakupy w strefie wolnosłowej. Jakaś muza ewentualnie, czy coś? No ba! Aja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 j
Aj, 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 bez jaj. Kurs kosmos, w to mi graj. Przerysowałem to i sobie myślałem, jejku, żeby tego nikt tego nie obejrzał, bo to w ogóle
jaki obciach. Co to jest w ogóle? Straszliwie. I myju, myju tu, i pucu, pucu tam. Ma ciałko być na glans. Jeszcze raz. I dopiero jak obejrzałem w całości, to zrozumiałem, o co chodzi w ogóle. I film jest zarobiście śmieszny i jest bardzo dobry. I to przerysowanie, które Darek nam mówił, żeby je zrobić, ono bardzo pasowało i było super. Tak, Gwiezdne Jaja były nieźle jajeczne, bardzo dobre. Teraz wszyscy razem! Chodź do nas, bawmy się! Chodź do nas, bawmy się, że hej! Chodź do nas dziś i stać do sił i hasaj, bo masz to we krwi. Chodź do nas, bawmy się, że hej! Baw się z nami, Stefanku! Z Groverem to było tak? Nie wiem, ile wytrzymam teraz tak mówić jako Grover. Bo na początku, jak wzięliśmy Grovera na warsztat, to codziennie, po każdym nagraniu, przez ileś tam odcinków, traciłem głos całkowicie. Witajcie, kochani! Witajcie wszyscy wielbiciele muzyki! Dzisiaj ja, czyli Grover, zaśpiewam z wami Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma, ale nie będziemy dzisiaj śpiewać Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma, tak jak zawsze. A potem nagle pyknęło, coś się złapało, coś się umiejscowiło i Grover, mogłem grać Grovera po 3, 4, po 5 godzin, cały czas gadać, z przerwą na kawę. Moda ligi badugaj, gosani tyroli blaj, bodełego bede baj, bede bode bode zaj. Dzięki, potwory, dzięki, przyjaciele. A Grover był w ogóle fajny, bo on był w ogóle zwariowany i cały czas on krzyczał. I zwariowany, fajniutki niebieski potworek, wymagający głosowo. Tomka i przyjaciele, to ja robię ludzie. Ja mam 50 lat. I teraz ja, Janusz Zadura, codziennie mówiący generalnie tak, czasami nawet jeszcze niżej. Dużo audiobooków czytam, w związku z tym te audiobooki to jeszcze niższym głosem nawet. Bo to trzeba rozpracować, bo to trzeba już zejść na takie niskie diapazony, niskie poziomy. I przychodzę grać Tomka. 15 lat? Nie wiem. Wtedy byłem jeszcze młodym człowiekiem. Jeszcze miałem dosyć wysoki głos. I przychodzę całkiem niedawno. I zaczynam grać Tomka. O, całkiem nawet parę dni temu też grałem Tomka. Takim wysokim głosikiem. Tomek był zaskoczony. Ich gwizdki brzmiały jak ćwierkające ptaki. Na pusty kocioł! Nigdy nie słyszałem ćwierkającej lokomotywy. Dzieci będą tym zachwycone. Te lokomotywki cały czas gadają ze sobą i któregoś pięknego dnia zorientowałem się, że w tych lokomotywkach siedzą ludzie, czyli ci, co kierują tymi lokomotywkami. I to jest zarąbiste, bo te lokomotywy rozmawiają ze sobą, natomiast w środku są ludzie, którzy tymi lokomotywami kierują. Ale oni nie mają nic do powiedzenia, jest tylko gruby zawiadowca, który od czasu do czasu się pojawi i coś tam mówi. Właśnie wtedy z Tomkiem przyjechał gruby zawiadowca. Dziś odbywa się festyn dziecięcy. Mam nadzieję, że jak już będę miał 75 lat albo 80, to już się znajdzie jakiś nowy Tomek, który ma lat naście albo tam kilka. Bo już tego nie zrobię, no bo już nie będę miał siły. Pan Bańka przyjechał na wyspę z pokazem wielkich balonów. Nadmucha największy balon na świecie? Taki starszy Tomeczek. Ciup, 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 ciup. Inaczej nie dam rady. Udało się, John. Jesteś w domu. A kto mówił, że chce wracać? Karlem byłem przez jakiś czas. To mi brakuje, Johniego. Kto raz przyjaźni poznał smak? A potem mnie, nie wiem dlaczego, ja byłem zarąbistym takim Karlem. Przestań głaskać szkołę, chłopie, to niegodne. Nie mówiąc o tym, że normalnie dziwne. Był,
Sabrina? Coś takiego? Nie. Cześć, Szalon. Po co ci szalik? Bo jest mi strasznie zimno. Co ty wygadujesz? Jest 30 stopni. Nie patrz na mnie, Aldena, odwróć się. Czemu? Świetnie wyglądasz. Sabrina też była. Ale co ja w Sabrinie robiłem? Nie pamiętam. Rany. A Karol do kwadratu? Patrzcie na jego stronę. Pisze tu, w tę sobotę parada ślicznotek z liceum w Klonowie. Transmisja na żywo w internecie. Zaloguj się, by obejrzeć zdjęcia słodkich cheerleaderek w mojej nowej kolekcji kostiumów kąpielowych. Nie mam najmniejszego pojęcia. Tego naprawdę było tak straszliwie dużo, że zazwyczaj albo mi moja Ania mówi, w czym ja grałem, albo ktoś na ulicy mi powie, że w czym ja grałem, bo gry komputerowe to już w ogóle to już jest takie pełne szaleństwo, gdzie jest kawałek oryginalnego tekstu, który trzeba powtórzyć. I niektóre gry są bardziej wymagające, bo należy je powtórzyć dosłownie do ułamka sekundy, żeby był równiusieńki ten tekst w języku polskim. Niektóre dają większą swobodę i można sobie albo krócej, albo dłużej gadać. Natomiast gier komputerowych w ogóle nie pamiętam. Celineczka. Inspektor Gadget. Czekaj, a grałem jeszcze? Tak, kurczak mały, Garbi. Matko, ja tyle rzeczy zrobiłem? Ludzie, ratunku. A, byłem jeszcze w tym. Moja Aneczka bardzo to lubi. Jocie. Skąd ty wiedziałeś, że ja tyle rzeczy zrobiłem? O, Trifutom też robiłem. No, to śmieszne. A, ciekawski George też był, faktycznie. Ale tam jakieś coś małego było. O, polowanie na mysz było fajne. Mój Boże, no na pewno jeszcze przede mną jeszcze parę dobrych, śmiesznych, fajnych rzeczy, które robię z dużą frajdą i dużą przyjemnością. I to mnie bawi, to mnie cieszy. Tomek może być, prawda? No to przecież Królewicz też... Albo już jakiś król może.